teraz, szanowni państwo, przechodzimy do... Szanowni państwo, przechodzimy do druku numer 992. Jest to sprawa przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Kurskiego z powodu nieudzielenia absolutorium. Szanowni państwo, dostałam na podstawie paragrafu 32 ust. 1 oraz paragrafu 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa wniosek o wprowadzenie i rozpatrzenie sprawy jako nagłej, odstąpienie od drugiego czytania. Wszystko mam przygotowane i szanowni państwo, w związku z tym będziemy głosowali w tej chwili. Będziemy głosowali wprowadzenie druku 992 do rozpatrywania jako sprawy nagłej. Było już. Szanowni państwo, do druku 990, przepraszam was najwyżej, Kościele nie patrz tak na mnie, dobrze? Wprowadzam druk 992, wpłynęła 992. Dobrze. Szanowni państwo, w związku z tym... Jak jeszcze ktoś na mnie będzie patrzył albo krzyczał. Proszę państwa, była sprawa i głosujemy w tej chwili. Odstąpienie, jestem zmęczona, nie filmują. Człowiek jest zmęczony, ma do tego też prawo. A za chwilę filmować, bo za chwilę sobie powiemy. Szanowni państwo, jest... Proszę państwa, głosujemy odstąpienie od drugiego czytania. Tak powiedziałam, czy powiedziałam coś innego? Tak powiedziałam. Szanowni państwo, w związku z tym uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy druk 992. Czy, tak, głos za lub głos przeciw. Czy ktoś z państwa ma zamiar głosić? Nie widzę. W związku z tym uprzejmie proszę przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, druk 992. Głosowanie. Głosujemy za, przeciw lub wstrzymujemy się. Kontrolujemy się, czy jesteśmy zaznaczeni. Za odstąpieniem od drugiego czytania. Szanowni państwo, wszyscy głosujemy odstąpienie od drugiego czytania. Głosujemy za, przeciw, wstrzymajemy się. Czy wszyscy państwo wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję za to głosowanie. Słuchajcie, proszę bardzo o ciszę, bo jesteśmy wszyscy bardzo zmęczeni. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 36, głosów przeciw 2, wstrzymało się za, bo wniosek został przyjęty. Szanowni państwo, została wprowadzona, jak państwo to otrzymaliście, poprawkę pani Agaty Tatary i Mirosława Zdarskiego do druku 992. Bardzo proszę. Jako referent, tak. Ta poprawka oczywiście będzie głosowana, natomiast poproszę pana sekretarza o przeczytanie przepisu, który stanowi, dlaczego my głosujemy to. I według tego przepisu wynika, że ta poprawka jest niezgodna z prawem, ale bardzo bym prosił o powołanie się na stosowny paragraf. Bardzo proszę o ciszę. Dlaczego państwo to głosujecie, to ja tego przeczytać nie mogę. Natomiast artykuł 5 ustawy o referendum lokalnym brzmi w ten sposób. W sprawach odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, o których mowa w artykule 4. Artykuł 4 brzmi w ten sposób. Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki lub na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu. Bardzo dziękuję. Pytam się, bardzo proszę, pani radna Krzysztof. Czy państwo macie zatem, bardzo, momencik, może po pani Agata Tatara. Przepraszam pani radna, bardzo proszę pani Agata Tatara. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, no musimy poczynać z panem Krzysztofem naszą poprawkę. Ponieważ
Państwo wnioskujecie tutaj o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Pana Prezydenta, to szczególnie kieruję te słowa do Platformy Obywatelskiej, która współodpowiada za budżet. Jeżeli chcecie rozliczać Państwo Prezydenta, to przecież Państwo cały czas głosujecie na budżet. Dziękuję bardzo. W związku z tym uważam, że ta Rada nie stanowi kompetencji żadnych. W związku z tym, że poprawka została przyjmowana, bardzo proszę Pani Radna Marszewska. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. A ja z głosem za, a nawet przeciw. Całym sercem popieram chęć nieuczestniczenia w pracach Rady Pani Agaty Tatary Mirosława Wielackiego, chociaż będzie mi ich tu w tych ławach bardzo brakowało, bo dwoje są sympatyczni, mili i kompetentni. Niemniej jednak do tego wcale nie trzeba uchwały Rady, po prostu złóżcie mandaty. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, ponieważ poprawka została utrzymana, był głos za, głos przeciw, w związku z tym będzie... Słuchajcie, nie, już zamykam, koniec. Głosujemy poprawkę Pani Agaty Tatary na Mirosława Wielackiego. Uprzejmie proszę o przygotowanie jakichś sprzętów. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę przygotować się do głosowania poprawki do druku 992. Szanowni Państwo, czy wszyscy dzieci są w głosowaniu? Głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Uprzejmie proszę, zamykam głosowanie, uprzejmie proszę o wybór. Głosów za 2, przeciw 24, wstrzymało się 0, nie było udziału w głosowaniu 0, poprawka została odrzucona. Proszę o wybór. Uprzejmie proszę o wybór. Ponieważ została poprawka odrzucona, wracamy do druku 992. Uprzejmie Was proszę o ciszę. Szanowni Państwo, będziemy głosowali druk 992. Wymagana większość głosów, bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady i głosowanie jest imienne. Szanowni Państwo, w związku z tym ja będę wyczytywała nazwisko, powtarzała Państwa głosowanie. Nie musi być łotwy, nie musi być. Nie. Ja to mogę wykonać. Sprawdziłam i weryfikowałam. Panie. Szanowni Państwo, w związku z tym uprzejmie proszę, głosujemy druk 992 imienne i w związku z tym ja będę odczytywała nazwisko. Państwo będziecie głosowali, ja będę powtarzała Państwa zdanie i będę wpisywała tutaj. Szanowni Państwo, Pani Magdalena Basara jest nieobecna w 100 milionach. Pan Janusz Pajk. Jest, jeszcze raz, o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa z powodu nieudzielenia absolutorium. Głos 992. Uprzejmie proszę Pan Janusz. Pan Janusz Pajo jest przeciw. Pan Krzysztof Durek. Jestem za. Pan Krzysztof Durek jest za. Pan Jerzy Federowicz. Jest, pan Jerzy Federowicz jest przeciw. Pani Grażyna Kiałkowska jest nieobecna, zadowolona stanu. Pan Jerzy Krzywidzer. Pan Jerzy Przewidzie jest przeciw. Pan Bartłomiej Garda, nieobecny. Pan Jarosław Wilarski. Pan Jarosław Wilarski jest za. Pan Andrzej Kowramek. Pan, czy jest głos wstrzymującym się? Nie mamy takiej możliwości. Nie ma. Jest obecność, czyli Pan jest obecny. Nie bierze udziału w głosowaniu. Pan Marek Kochenal. Pan Marek Kochenal przeciw. Małgorzata Jantos, jestem głosem przeciw. Pan Dominik Jaśkowiec. Przeciw. Głos przeciw. Pan Adam Kalita. Za. Jest głosem za. Pan Ryszard Kapuściński. Za. Jest głosem za. Pan Rafał Komorewicz. Pan Rafał Komorewicz. Przeciw. Pan Bolesław Kosia. Głosem za. Pan Bogusław Kuśmina. Głosem przeciw. Pani Teodorzia Maliszewska. Głosem przeciw. Pan Adam Michał. Głosem przeciw. Pani Anna Mroczek.
Pani Barbara Nowak. Jestem za. Pani Katarzyna Fatian. Przeciw. Głosem przeciw. Pan Robert Pajka. Przeciw. Pan głosem przeciw. Pani Marta Potena. Głosem przeciw. Pan Włodzimierz Pietrus. Głosem za. Pan Sławomir Pietrzyk. Przeciw. Głosem przeciw. Pan Józef Kirk. Nieobecny. Pan Edward Polewski. No i wygłupiajcie się, bo to nie są takie. Pani Anna Prokop, to nieobecna, tak? Pan Sławomir Kaszkiewicz. Wstrzymuje się. Pan Stanisław Rafał. Pan Bogdan Smok. Pan Jerzy Sonik. Głosem przeciw. Pan Grzegorz Stawowy. Głosem przeciw. Pan Marcin Szymański. Głosem za. Pan Paweł Ścigalski. Głosem przeciw. Pani Agata Tatara. Głosem za. Pan Tomasz Urynowicz. Pan Tomasz Urynowicz. Głosem przeciw. Pan Paweł Węży. Głosem przeciw. Pani Angelika Wojciechowska. Głosem przeciw. Pan Wojciech Wojtowicz. Głosem przeciw. Pan Jerzy Gosiękiewicz. Głosem przeciw. Pan Stanisław Ziemba. Głosem przeciw. Bardzo Państwu dziękuję. Panie mi pomóż, zaraz będziemy liczyli tutaj. Żebym się nie pomylił. Proszę Państwa, 5 minut przerwy, bo ja muszę to... 3 minuty przerwy. 3 minuty przerwy, ja to zbliżam z Panią. Szanowni Państwo, jeszcze tylko ogłaszam sprawę. Głosów za przeprowadzeniem referendum 11, przeciw 25, głosów wstrzymujących się 1, nie biorących udziału w głosowaniu 1, nieobecnych 5 osób. Szanowni Państwo, w związku z tym ogłaszam, że decyzją Rady druk według druku 992 radni powiedzieli się za odrzuceniem referendum w sprawie odwołania, za nieprzeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania przez referendum.